22 kwietnia na gali w Legionowie pierwszy tegoroczny pojedynek stoczy były mistrz świata wagi junior ciężkiej Krzysztof Głowacki. Dla Główki będzie to powrót na ring po wrześniowej porażce z Aleksandrem Usykiem. Rywal Głowackiego nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. W Legionowie wystąpią także boksujący w wadze ciężkiej Krzysztof Zimnoch oraz oficjalny pretendent do tytułu mistrza Europy wagi średniej Kamil Szeremeta.